10 lutego 1920 roku generał Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Morzem Bałtyckim. Tym samym potwierdzono wykonanie jednego z punktów postanowień Traktatu Wersalskiego, przyznającego Polsce 147 km morskiego wybrzeża. Główne uroczystości w licznej asyście wojska odbyły się w Zatoce Puckiej. Udział w nich wzięli przedstawiciele najwyższych władz II Rzeczpospolitej oraz dyplomaci z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Przemawiając, generał Haller powiedział: "Oto dzisiaj dzień czci i chwały. Żeglarz Polski będzie mógł wszędzie dotrzeć pod znakiem Orła Białego. Cały świat stoi mu otworem." Po mszy, przemówieniach, poświęceniu polskiej bandery i wciągnięciu jej na maszt wśród salw armatnich, generał Haller wjechał konno do morza. Trzymając w dłoni dwa platynowe pierścienie, jeden wrzucił do wody, a drugi założył na palec. Zaślubiny Polski z Morzem Bałtyckim zostały uwiecznione na słynnym obrazie Wojciecha Kossaka.